Cześć, witam Was na kanale. Słuchajcie, dzisiaj odcinek z zakupów gier. Nie przedłużając, pokażę Wam, co zgromadziłem już w zasadzie w tym roku. No, może troszkę końcówka, zahaczyło o końcówkę grudnia. A więc, tak, słuchajcie. Pierwsza gra, którą będziemy na pewno ogrywać na streamie, co już wylosowaliście zresztą na grupie, do której od razu, od razu zachęcam, aby się. Do niej dodać. Grupa się nazywa tak jak kanał, a ty grasz. A więc będziemy tutaj, na, będziemy znimować Demidian <coughs> Polska gra od Bloober Team na PS5, jak widzicie, oczywiście. Dobra. Druga gra, jaka, jaka jest? To jest, kupiłem obserwera, jest jeszcze nowa folii. Co prawda, ale chyba też ją, chyba też ją w nie, niedługim czasie ogram. Noweczka folii, jak najbardziej. No, takiej nie postawię akurat tutaj, by nie będzie stała, więc położymy sobie ją tutaj. Kolejna gra. Kolejna gra w bardzo ładnym stanie. Słuchajcie, pamiętam, pamiętacie na pewno z ostatniego odcinka, który był z zakupów gier lombardowych, co jechałem do pewnej kobiety, która, która właśnie miała gry na PlayStation 4. 4 dodane w takim, jakby bandu, że go tak nazwę, co dodają do, PS, do PS5 gry, tak? I akurat ona miała tego Onrasha. Na PS4 i do tego jeszcze był, była gra Destiny 2. No taki miała zestaw akurat. Ja kupowałem PlayStation 5, to, to, to brałem same gry na PlayStation 5, bo w zasadzie takich bandów nie widziałem, w których, w których były gry na PS4. Ale no wziąłem wtedy, pamiętam, jak, jak widzieliście, kupiłem z Fifą, kupiłem. Z... A już nie pamiętam kurczę, Sackboy Wielka Przygoda, tak, Sackboy Wielka Wielka Przygoda i do tego jeszcze mówiłem FIFA i jakaś tam trzecia, nawet nie pamiętam. W każdym razie coś dla dzieci. Aha, raczej ten klank y, lift Apart o właśnie. A więc mamy tego Destiny 2 ładnie. To są gry na PlayStation 4 póki co, ale coś tu się jeszcze znajdzie na Playa piątkę. Dobra, tutaj mamy jak pamiętacie zakupów zakupów lombardowych z polowania na gry w zasadzie. Mamy tutaj tego Transformersa, który no niestety, ale nie ma, nie ma tutaj żadnego manuala. Ten manual powinien być no niestety, na no taka się trafiła, taką wziąłem. Nie miałem tej gry w kolekcji, a chciałem ją mieć, więc tak to się by przedstawiało. Kolejna gra. Kolejna gra kupiona również w Lombardzie, też wtedy, kiedy kupiłem właśnie tego Transformersa. Jest to, są to kroniki Ridika. Też tej gry nie miałem, interesowała mnie tak gra kiedyś pamiętam, chciałem ograć, ale ona była dosyć droga, pamiętam na samym początku. Jest to gra z 2006 roku. Słuchajcie, więc dosyć stara. Z samego początku z samego początku PlayStation 3. Też niestety nie ma manuala. Nie wiem, co to się dzieje z tymi manualami z w lombardach. Czy ludzie specjalnie wy, wyciągają i sprzedają tak jakby same manuale, a później grę nie wiem, nie miałem pojęcia, ale tak to jakoś wygląda, bo w tym komisie już nie raz mi się tak zdarzyło. A więc mamy tego Ridika bardzo ładnym stanie to już, są, to już jest zestaw, który to może sobie to oddzielę jakoś, bo to jest zestaw do zestawu, który kupiłem w zasadzie razem z konsolą, którą wam zaraz pokażę zresztą. Dark Siders proszę zobaczyć, bardzo ładny stan. Jest to jakieś coś zalegro kupione. W każdym razie gra jest po polsku na PlayStation 3 jest to Dark Siders 2. Podoba, spodoba mi się, spodoba mi się stan i przede wszystkim fajne, fajne, fajne to jest to, że jest po polsku, nie? Okej, okay, tu sobie gdzieś położymy. Mało mam tutaj miejsca dzisiaj tak trochę, no ale trudno, może ja sobie to w ogóle zaraz położę, chyba. No, kolejna gra do, do zestawu, tutaj była do, do konsoli, którą zaraz pokażę. To jest dosyć droga gra, jak wiecie: God of War Collection Volume 2. To jest to zbiorcza, zbiorcza część z serii Classic HD. Classics z jakoś to się tak właśnie tak nazywa. No, szkoda, trochę, że jest w wersji es Essential, no ale fajnie, że jest, bo ja sobie tą Gierkę będę chciał na pewno ograć. Także no fajny, fajny wyryw. Zwłaszcza jak Wam powiem, ile za to zapłaciłem za chwilkę. Dobra, tu mamy to i poleci wszystko, pewnie, że poleci, będzie chciało zaraz lecieć. Ale czego? Aha, bo tutaj jest ten obserwer. Dobra, słuchajcie, ja sobie to wezmę faktycznie, położę z boku. Bo to nie, ma, nie mam tu aż tyle miejsca. O! Oddzielę jedynie PS4 od PS3 i PS5. Tak chyba będzie najlepiej, tak mi się wydaje. Dobra, tu mamy grę na PS5. Bo zaraz wejdzie konsola, to już w ogóle miejsce nam braknie. Ok, tu mamy na PS3. Tak jak mówiłem, ostatnia gra to była Dark 2. Kolejną grą, no była w zestawie, tak jak mówię, będę oddzielał tutaj te gry, które były w zestawie na w tym całym zestawie razem z konsolą i z trzema padami. Tu mamy Assassin's Creed Brotherhood. Komplecik pełen, całkiem fajny stan. Podoba mi się wersja angielska, oczywiście. No nie było po polsku, ale to chyba pójdzie, pójdzie chyba na sprzedaż. Było w zestawie, to nie będę tutaj kombinował, a ja już tą grę mam w zasadzie. Chyba, chyba mam Brotherhooda. Kolejna gra. Heavenly Sword jest to ekskluzj jest to na PlayStation 3, jest to gra, która wychodziła na samym początku istnienia generacji PlayStation 3. Bardzo dobra gra, bardzo dobra gra, mi się ona spodobała zwłaszcza, że tutaj, tutaj jest dosyć fajnie przedstawione to ci wrogowie, gdzie nagle, nagle wrogów jest tam powiedzmy, nie wiem, setka naraz na ciebie naciera. Nie? Tak, no, ciekawostka, bo takich rzeczy w grach wcześniej nie było. HEAVEN IS okej, OK to było w tym zestawie tu, tutaj o, mamy tutaj dwie Fifki Fifka 14 i Fifka 13 to akurat to akurat było do czego innego do innego zestawu który Wam pokażę zaraz zresztą też a może od razu właśnie i do tego pi pierwszą, pierwszą sprawą jest właśnie to jeśli chodzi o te Fify bo ja dostałem w gratisie od Robsona którego serdecznie pozdrawiam z kanału Robson Games i tutaj od niego właśnie kupiłem Delta Force, Delta Force Urban Warfare. Wiecie dobrze, że ja bardzo lubię serię Delta Force, a to jest, to jest akurat gra z Playaka jedynki, z szaraka naszego znanego, tak? No, słuchajcie, włączyłem to. Nie, nie przechodziłem tego jeszcze, ale, ale będę, miał, będę miał zamiar, bo ja bardzo tą grę lubię. Włączyłem tylko, sprawdzałem, piksoloz jest okropna, ale ja takie gry lubię. No i tak to właśnie. Się odbywa. Taki zestawik mówię, no to mi dała akurat te dwie fifki, bo nie, nie miałem ich w zestawie, a chciałem mieć wszystkie, więc no uzbieram w końcu. Przez przypadek uzbieram wszystkie fify, podejrzewam, bo sam ich nie kupuję. Tak wygląda ten zestawik od Roberta. Ok, no i kolejne wpadają tutaj na kanał Brothers in Arms. Dwie kolekcje, dwie do, do kolekcji klasyki. Bardzo fajne gierki. Ja pamiętam, ogrywałem to mocno na kąpie. Z tym, że nie pamiętam, nie pamiętam, które to były części. W każdym razie tu mamy dwie. Kolejne, kolejne do mojego. Do mojej, do mojej kolekcji. Właśnie z tych PC-owych gier w zasadzie. Ok. Kolejna gra, która była w zestawie do konsoli, którą zaraz pokażę, jak mówiłem, to jest God of War. God of War 3. Trujeczka. No niestety jest to wersja Essentials. Essentials. Jest manual. Jest i sama gra. Także no, ogramy podejrzewam. Dobra. Uncharted 3. Kolejna gra również była w tym zestawie. Jest to gra po polsku na szczęście. Ja już, ja już ją mam w zestawie, więc pewnie poleci na sprzedaż. W bardzo fajnym stanie ona jest prawie że, prawie że jak nowa. Wszystko ładnie, nie pozaginane. Opakowanie też jest niczego sobie. Pełny manual. No i tak jak mówię, no fajnie, że jest po polsku. Ok. Następna gra, również w bardzo fajnym stanie, Space Marine. Nie mam pojęcia, co to jest, nie, gra, nie grałem w to. Tak jak mówię, było to właśnie, od, to, to jest od THQ. I kupiłem to właśnie w tym zestawie. Jest to gra po polsku, po polsku, tak? Bo tu przynajmniej jest okładka po polsku. Nie wiem, bo jeszcze jej nie sprawdzałem, tak naprawdę. Gra, dubbing angielski, instrukcja po polsku, gra, po polsku, chyba że. A, będą napisy. Aha, będą tutaj napisy pewnie jak to w środku wygląda, no mamy tutaj pełen manual, mamy jakąś nawet uloteczkę jeszcze no spoko 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 płytka też już sprawdzałem wcześniej nie będę teraz opakowywał płyty ale jest czysta jest wszystko ładnie pięknie no i do tego słuchajcie jeszcze bardzo fajna gra ja nie mówię nie kolekcjonuję FIFA, ale jak trafiła się do kolekcji Fifa 19 z PS3 no to sami wiecie że to jest już ostatnia Fifa wypuszczona na konsolę właśnie PlayStation 3 jest to edycja Legacy, czyli tutaj grafika się nie zmienia, nic nic się kompletnie nie zmienia, tylko same składy z poprzednich. Z poprzednich ta, ta, ta FIFA wygląda tak samo jak 18, czy nawet 17, i chyba nawet jeszcze 16, tak mi się wydaje. Nie, nie jestem pewien, bo możemy ktoś, może ktoś tam poprawić, w razie jakbym powiedział źle, ale coś mi, coś mi tak świta, że to była, to już od 16 były do końca, do, do końca generacji PlayStation 3 wypuszczane graficznie identyczne. Fify, ale ta jest ostatnia i ona jest droga coś około, około 150 zł, chyba trzeba nawet zająć. No wszystko jest komplecie. Oczywiście gra jest po polsku to też muszę zaznaczyć. Gra jest po polsku ma manual ma wszystko tak jak być powinno i to jest właśnie w tym zestawie kupione gdzie jest jeszcze do tego konsola którą za chwilkę pokażę Co tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze Golden Axe Beast Rider. Ja o tej grze kiedyś czytałem miałem ochotę ją obrać nie wiem, nie wiem dokładnie nie będę tutaj nic opisywał, nie będę nic tutaj na, na temat jej mówił, ale jest czyściutka, bardzo fajna, nie ma żadnych rysek, nawet tutaj tutaj dostałem za wszystkie te zbiorcze gry, które człowiek kupował i widać, że kupował całe ze wszystkimi tymi grami, jest nawet faktura właśnie. No w każdym razie, w 19 roku kupione, wszystko jest, manual, faktura nawet i dosyć ładna, jest to gra od Segi, piękna, piękna okładka, wszystko jest super zrobione tutaj a raczej nie zrobione, nie jak niektóre gry. Tak by się to przedstawiało tutaj. Kolejna gra. To też było na moim kanale jak jechałem właśnie do Kobiety aby ją kupić. Kupiłem ją za 30 zł Destruction All Stars na konsole PlayStation 3. PlayStation 5 przepraszam. Bardzo tanio, zwłaszcza że ona naprawdę wygląda jak nowa. No Tutaj nie jest nic porysowane, nie jest nic porobione, aby to coś, coś tam się móc móc przyczepić. No, tam wiecie, że to są wszystko świeże gry jeszcze na PlayStation 5. Także fajnie to, że się udało za 30 zł, No tak się to przedstawia. Słuchajcie, tu są te gry, które kupiłem. To były gry zestawowe. To były gry też w zestawie od Roberta. Tutaj kupiłem te. Tutaj kupiłem te dwie na PC. Tu są jeszcze na PS4. Te dwie były. Nie mam tu już nic w torbie. Nie mam już nic w torbie. Onrasz i ten Destiny 2. Mam Destiny 1. Na PS3 zafoliowanym, jak wiecie. Także dwójka będzie do kolekcji. Trzy gry na PlayStation. 5 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gier na PlayStation 3, gdzie jedna chyba była, czy dwie? Nie, ja, bo tam było 9 chyba w zestawie gier, do tej, do tej konsoli. No i, teraz, no i teraz, tak, do tej konsoli co było? Był pad, bardzo ciekawy, bo słuchajcie, zobaczcie, jak, jak ktoś wymyślił tutaj. <laughs> On jest pęknięty gdzieś tu. No jest, jest to oryginalny, ale to już widać, że jest trochę pokiereszowany. Ale działa, słuchajcie. Sprawdzałem go ładnie, ładuje, można można nim pograć. Tylko tu jest coś pęknięte. Będę to rozbierał na pewno, czyścił i postaram się coś temu zaradzić, żeby taka beznadziejna folia, folia czy taśma izolacyjna nie była tutaj, nie wchodziła na, na rękę. No sami, sami sobie pomyślcie, jak się gra na takim padzie, gdzie, gdzie jest taśma izolacyjna w tak beznadziejny sposób przeklejona. No przecież to się wszystko klei do ręki. No nie jest, nie jest to zbyt fajne. Także to jest padzik do tego, jeden oryginalny, drugi jest jakiś taki zamiennik, o. Jakiś taki śmieszny, nie wiem, nie miałem nigdy takiego pada, bo ja nigdy nie kupuję takich rzeczy nieoryginalnych. Raczej wolę, wolę mieć na przykład zamiast trzech padów jeden, ale oryginalny. No ale był w zestawie, więc to nie mogę narzekać, dobrze, że w ogóle jest. Tu jest ten padzik, pięknie. No i jeszcze jest kolejny, ten ten jest najładniejszy z tego całego zestawu i nawet powiem Wam, że nie jest stale taki brzydki. Oczywiście też oryginalny pad do PS3, działa, ogrywałem już na niego, na nim. Bo konsole kupiłem jakieś tydzień, na no, półtorej tygodnia temu, także sprawdzałem, ogrywałem sobie w FIFA, akurat wtedy włączyłem tą 19 i grałem, fajnie chodzi. I teraz tak, dobra. Czyli mamy te trzy pady. Ja sobie ściągniemy te gry wszystkie na no, PS5 i PS4 i sobie to schowamy. Tutaj teraz tak, wejdzie troszkę grubszy kaliber. Kupiłem sobie jeszcze do Xboxa, żeby nie było, że jestem tylko fanem PlayStation. No to kupiłem sobie też do Xboxa 360, jak wiecie. To jest ta dostawka taka, aby oglądać filmy na HD DVD. To jest ta to jest ta właśnie dostawka słynna, która już jest w zasadzie powoli bardzo kolekcjonerska. Ja ją kupiłem z tej uwagi, że ja lubię takie gadżety, tak? A to jest akurat bardzo ważny gadżet dla, dla rynku nośnikowego, co filmowego bardziej i dla, dla nośnika Samego nośnika dlatego, że jeżeli, jeżeli Microsoft by wygrał batalię, wojnę raczej batalię, wojnę tak nazwę Sony, no to nie byłoby teraz płyt które kupujemy na Blu-rayu, tylko byłyby właśnie na HD DVD. Tak to, się, tak to się przedstawia. Dobra, słuchajcie, co tu jest jeszcze dalej? Do tego jeszcze, do, do tego jeszcze mam yy, kable i zasilacz. Tu jest też oryginalne, bardzo ważna rzecz. To jest do tej dostawki właśnie do Xboxa. Fajna sprawa, fajnie, że jest. Bardzo super. I teraz co? Najlepsze, najlepsze w zasadzie, Mięsko. Słuchajcie, kupiłem Playka Trójkę w boksie. Bardzo fajny stan, zaraz go wyciągnę i zobaczycie. Jest to gra w boksie. Znaczy konsola w boksie. Teraz ją tylko tutaj wydres z tego pudełka. Jest to Slimka. Slimki mi się najbardziej podobają. Nie wiem jak wam, ale ja akurat zazwyczaj jak patrzę, to poluję właśnie na slimki. Ładne slimki. A to jest słuchajcie, ładna Slimka. Naprawdę ładna, jest fabrycznie zapakowana, jest fabrycznie nieotwierana nie otwierana, jest, no zapakowana fabrycznie, tak bardzo ładny stanie. Słuchajcie, wszystkie tutaj, te, wszystkie tutaj te wstawki, co są świecące, co się zazwyczaj rysują. Może są delikatnie po bokach porysowane, bo to już są z ostatnich wypustów. Te konsole Slimki już później była super Slimka, ale jest naprawdę w bardzo ładnym stanie, słuchajcie, w bardzo ładnym stanie. Jest to, jest to wersja, zaraz wam powiem, bo to jest już tutaj. Akurat zaczyna być kluczowe. Jest to Cech 204A. To jest końcówka, już mówię, produkcji PS3 Slim. Mi się przede wszystkim spodobała cena. Nie, nie sądziłem, że mi się uda to kupić, bo to na się wystawione w moim mieście, tylko odbiór osobisty, to też trzeba zaznaczyć. Do tego było te 9 gier, z tych właśnie, co tutaj są po boku, co przedstawiałem. W tym FIFA właśnie i ten God of War, ten HD Collection, tak. Zapłaciłem za to całe 300 zł. Z trzema padami 9 gier. I ta konsola w boksie Steamka. No, słuchajcie, konsola super chodzi, jest czyściutka. Ładnie, no oczywiście, już wyczyściłem, zdążyłem wyczyścić, ale, ale słuchajcie, no to był wyryw konkretny. Dlatego, że sami wiecie, ile trzeba za boksa samego zapłacić. Nawet czasami, czasami trzeba stówkę, nawet za, za samo pudełko zapłacić, zależy w jakim jest stanie. A to pudełko jest naprawdę w dobrym stanie, bardzo ładnie się prezentuje. No, jest to 120 gigabajtowy dysk w środku i faktycznie taki jest, bo go sprawdzałem. Nie było tutaj nic modzone, Zresztą, plomba Plomba nawet jest założona oryginalnie. Także tak by się to przedstawiało, słuchajcie. No, to są zakupy growe moje, takie pierwsze w tym roku. Teraz tak. Pamiętacie na pewno, gdzie ja to mam? Aha, jest tutaj. Pamiętacie na pewno, to jest z tych wszystkich gier Demidium. Zaczynamy niebawem streamy z Demidium przegramy sobie ją może do końca, może nie, zobaczymy jak to w ogóle będzie, będzie chodziło, będzie śmigało, nie wiem czy będziemy się nudzić czy nie, bo tutaj szczelaniny za bardzo chyba nie ma czy znaczy, wiem, że nie ma to jest bardziej taka właśnie, to jest horror z tego co, co mi wiadomo I, i no są napisy po polsku, szkoda, że szkoda, że polski deweloper, ale nie wypuścił, nie wypuścił dubbingu no szkoda, zwłaszcza, że tutaj w tej grze jest bardzo dużo motywów polskich, takich za czasów bardziej PRL-u. No, ciekawe wstawki, ciekawa grafika. Grafikę widziałem już na internecie przez przypadek, bo dlatego że jak uruchomiłem, to nie, nie, nie uruchamiłem samej gry. Dopiero ją zainstalowałem i sprawdzałem, jak w ogóle yy, czy, czy w ogóle się dane, dane się skopiują Czasami takie, że włączasz, włączasz na przykład, coś, okazuje, się, że jakiś, że jakiś błąd powstaje. Ja, ja już tak kilka razy miałem, dlatego staram się wpierw sprawdzić, nawet jeżeli to jest nowa gra. I dopiero później się można, można dyrektować i bawić w streama. Tak się to przedstawia, za długo zaczynamy. Grę za, za, zaczynamy z Team z tej gry. Tam też jest gdzieś, co pokazywałem, od, chyba nawet tutaj. Mamy tego obserwera. Obserwer jest to no system Redux, tak? Jest now, nowka w folii, to też jest od Blueberry Team. To jest ta sama, ta sama marka, tak? Ta sam, ten sam developer Czy to będzie fajne, czy nie. Powiem Wam szczerze, że obserwera oglądałem, patrzyłem tak delikatnie, żeby sobie też nie zepsuć do końca, ale byłem bardzo ciekaw grafiki, więc no, to to się zapowiada. Na pewno tego obserwera sobie ogram, czy na live, czy nie. Nie mam pojęcia. Jak będę wejdźł, że mam więcej czasu, to może nawet równolegle odpalę obserwera i demidium. Nie wiem, zobaczymy, sprawdzimy. Tak się to przedstawia, słuchajcie, kupiłem tak jak widzicie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 gier, przystawka do Xboxa, 3 pady i konsola. Tak się przedstawiają zakupy. Słuchajcie, wydaje mi się, że to są dobre zakupy. Udało mi się to kupić w dobrych cenach. Zwłaszcza te, 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 właśnie z konsolą razem w moim mieście, bo podejrzewam, zresztą to ogłoszenie było na oliksie około tygodnia, także na pewno ktoś by wcześniej zwinął, ale było tylko do odbioru osobistego. I jak z tym człowiekiem się spotkałem, to faktycznie sam mówił, że on by tego nie wysyłał, bo no to starszy facet taki można powiedzieć, już który wnuczek wyjechał za granicę, takim powiedział, że wnuczek wyjechał za granicę i leży mu to i kazał to sprzedać. Więc sprzedał po prostu. Do no, tego tak to tanio poszło. Chciałem jeszcze troszkę potargować, bo konsola sama była wystawiona za 320 zł. No to mi spuścił na tak zwaną flaszkę te 20 zł. Chociaż flaszka dzisiaj też nie kosztuje, ale <grym> wszystko drożeje, nie? Ale wydaje mi się, że 300 zł za taką konsolę razem z, takimi, z tymi dodatkami naprawdę to nie jest zła cena. Do tego jeszcze mam oczywiście kable wszystkie, nawet oryginalny kabel do ładowania pada. Słuchajcie. Także no, kapitanie. Dobra, tak się to przedstawia, dziękuję Wam za oglądanie, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, jeżeli możecie, zapraszam na live, no i przede wszystkim też na grupę, tak, na grupę na Facebooku Ategrasz, tam sobie dyskutujemy, pokazujemy nasze zdobycze, chwalimy się grami, które przeszliśmy i nie tylko, są fajni ludzie, także gorąco zapraszam, do zobaczenia, cześć!